Pszczoły nigdy nie zasklepiają miodu o zawartości wody w nim większej niż 19%. Zdarza się, że pszczelarz odbierze miód zbyt rzadki, zawierający zbyt dużo wody, czyli po prostu niedojrzały. Sytuacja taka zdarza się czasami na pożytkach z rzepaku, kiedy miód trzeba odebrać szybko, ponieważ może on skrystalizować w plastrach. Zdarza się również przy końcu sezonu na pożytkach spadziowych, na pożytkach z nawłoci, kiedy na dworze jest już zimno, jest duża wilgotność względna powietrza i pszczoły nie mogą miodu odpowiednio zagęścić, czyli odparować z niego wody do wymaganego poziomu. Miód tak jest narażony na rozwój w nim różnych mikroorganizmów, przede wszystkim drożdżaków. Zepsują one jakość miodu, dojdzie do jego fermentacji. Nie będzie się on nadawał do spożycia ani przez ludzi, ani przez pszczoły. Jeżeli odbierzemy taki miód, możemy go jeszcze uratować. Służył do tego będzie dehydrator, czyli urządzenie do odparowywania nadmiaru wody w miodzie. Taki dehydrator zbudowany jest z komory, zestawu obrotowych talerzy oraz urządzenia nadmuchującego ciepłe powietrze. Napełniamy dehydrator miodem, zamykamy go i uruchamiamy nasze urządzenie. Przez określony czas miód jest osuszany ciepłym powietrzem, jednocześnie znajdujący się wewnątrz talerze, obracają się, mieszając go. Na sterowniku dehydratora ustawiamy następujące parametry. Ilość obrotów talerzy, moc grzałki, tutaj nam się wyświetla temperatura wewnątrz urządzenia. Wyłączamy i włączamy nadmuch. Ustawiamy czas w zakresie od 30 sekund do 99 godzin. Uruchamiamy urządzenie.